Witam serdecznie w kolejnym odcinku Młodej Stali. Tym razem ze mną jest Szymek Salamon. Cześć Witam cię serdecznie. Zacznijmy sobie tradycyjnie jak z każdym. Opowiedz proszę jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z piłką. Takie pierwsze wspomnienia, pierwsze kontakty. Pierwsze kontakty no to wiadomo było w dzieciństwie. To tego się nie pamięta. Tata gdzieś tam ze mną kopał piłkę na podwórku. Ale takie pierwsze przygody z piłką to pamiętam to było zapisanie się do szkolnego klubu, nazywano się Wilki Wiśniowa. I tam zacząłem swoją przygodę mając 8 lat i grając ze starszymi chłopakami ze szkoły po prostu i na tym poziomie ćwicząc. A poza tym wtedy jeszcze jako taki dzieciaczek kopałeś też poza jakby działalnością klubową czy tam tak, szkolną? Ja dalej mam jakby dalej. Tata to nazywał Ward Trafford za domem <laughs> i wszyscy z osiedla się zbieraliśmy. Czasem po 10, czasem więcej osób. No to boisko miało, nie wiem, 30, 40 metrów, 50, coś takiego. No i się grało, robiło się składy, zmieniało się i się ciupało, nie? Od samego rana do. do aż wieczora. mama zawoła na obiad i, i do wieczora aż będzie ciemno. Aż, aż się jest ciemni. I później, tak jak mówisz, był ten klub szkolny, a następne kroki to już były, powiedzmy, takie, no, bardziej na poważnie, tak? Czyli aktyw Pro, Beniaminek, tak, w, Wtedy jakby. Mm, Chciałem już od razu, nie chciałem ominąć Active Pro, bo jakby tego klubu nie miałem sympatii do niego, bo zawsze walczyliśmy po, między sobą, ja jako klub szkolny, i mm. na nich zawsze walczyliśmy. Nie chciałem tam iść, dlatego poszedłem od razu krok wyżej i poszedłem do juniorów wysok w Wisłok -Wiśniowa, którym się za bardzo nie odnalazłem, bo chłopaki mieli po 6, po 5 lat byli starsi. Więc z tatą zdecydowaliśmy i z takim jakby. No pomagał tacie taki kolega znajomy, który się znał na piłce, że przejdziemy do Active Pro, gdzie są rówieśnicy i gdzie mógłbym się rozwinąć. Więc tam poszliśmy i tam pół sezonu zagrałem. I jeszcze był po drodze do Stali do której za moment By... był jeszcze Beniaminek, tak? Tak, był Beniaminek Krosno. Jestem bardzo zadowolony z tej akademii, bo jakby nie oni, to, to nie umiałbym grać w piłkę, bo jak tam przyszedłem, pamiętam swoje początki, były ciężkie, bo chłopaki od razu tam, jakby od dzieciństwa byli w, tym, w tej akademii, tam chłopaki po 6 lat grali w tym klubie i nawet więcej. Więc to była dla mnie nowość i odnalazłem się i grałem dobre mecze. No i później stamtąd, miałem różne testy. No i trafiłem do stali Rzeszów. To właśnie poprzez testy, tak? tak. Trafiłeś do, do stali. No i właśnie, trafiłeś do stali jako 14 latek. Yy... Może Rzeszówa, Wiśniowa to nie jest Bóg wie jak duża odległość, prawda? Ale jednak spora zmiana dla takiego młodego chłopaka. Yy, tak. Yy, ja i tak miałem troszeczkę ułatwienie, bo znałem chłopaków z kadry Podkarpacia i z niektórymi miałem kontakt, yy, więc szybko się odnalazłem i w tym roomie. Miałem chłopaków, których znałem w pokoju, więc od razu złapaliśmy temat i, i jakoś szło. To jakbyś. Podsumował, no bo chyba w tym momencie przynajmniej na razie możemy pewną klamrą zamknąć, jakbyś podsumował ten okres w strukturach Akademii Stali Rzeszów. Bardzo dobrze. Prowadził mnie trener Michał Kordas, który do tej pory w pierwszej drużynie jest z nami i, i jemu zawdzięczam początki, bo też tak miałem przerwę z piłką, kiedy wszedłem do stali, więc musiałem się jakoś odnaleźć też i on mi dużo, w dużej ilości pomógł i też przez niego później trafiłem do 04. O dwa lata starsi, starszymi grałem tam. Zagrałem no, takie słabe dwa sezony. Wiadomo, ze starszymi, ale się nie odnalazłem, i później mm, kontynuowałem z y, Stępniem. Tak. Mhm. Można powiedzieć, że za to był taki dosyć szalony czas, bo ten sezon, powiedzmy lipiec, zaczynasz w drużynie U19 tak naprawdę. Tak. Grywasz w jesienią mecze w drugiej drużynie i nagle jesteś członkiem pierwszego zespołu. No, podziało się w, dosłownie w kilka miesięcy. Tak, szybko się to zmieniło. Yy... Co mam na to powiedzieć? No fajnie, nie? <laughs> że, że tak się stało, no ale to też i ciężka praca i też trener to zauważył. I też yy, historia, że tu jestem to tak naprawdę dlatego, że poszłem na puchar do drugiego zespołu i to graliśmy na jakąś tam jasiąkę, bodajże i pokazałem się dobrze i akurat wtedy trener już nie pamiętam jak miał na imię, kurczę, ale y, zauważył mnie i za, mieliśmy tam później sparingi z dwójką i, i mm. mnie wprowadził w pierwszą drużynę. Tak to mniej więcej wyglądało. Jakie było takie twoje wejście do tej szatni pierwszej drużyny? Jakiś taki efekt wow, trochę przestraszony? Ym, na pewno y, oglądałem gdzieś tam na YouTubie jak wygląda ich szatnia, nie? kulisy <laughs> się oglądało, więc, y, więc wiedziałem jak to wygląda i... I nie byłem aż tak zaskoczony, ale też widać profesjonalizm, bo w szatni, tak jak jestem tutaj stali, to nie ma się swojej szafki, nie ma się jakby swoich ubrań w szafce, więc to było fajnie, fajne i szatnia było ok. 1 grudnia 2023 roku. Domyślam się, że ta data tak na dłużej zostanie w Twojej pamięci. Tak. To był debiut w Polonii w Warszawie, więc co mogę o nim powiedzieć? Stres był duży na początku jak usłyszałem swoje nazwisko, że mam podbiec, Nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko, bo to było już na drugim meczu praktycznie. I wczesny, wczesny etap meczu można powiedzieć. Tak, to była chyba 70 któraś minuta, to tam zagrałem. No 72 chyba. Eee, ja nie wiem czy łącznie z doliczonym to nie było około pół godziny nawet. O. No Czyli to... to było nie wiem czy nie jakaś 67, może coś takiego. O, no to dosyć wcześnie. No, mhm. no więc jak usłyszałem swoje nazwisko, Podchodzę, zdejmuję, ja mówię, kurczę, tak w myślach, o Jezus, coś nie ten, nie? Ja dostałem taktyki, troszeczkę, jak można było zobaczyć, no, no, jak ktoś oglądał mecz, to wiadomo, może się nie skapnie, bo tam mamy swoje stałe fragmenty. No to tam w, w pierwszych dwóch minutach pomyliłem się i źle po prostu ustanowiłem na życiu rocznym, hmm. ale dalszą część meczu wspominam bardzo dobrze. A jak wspomniałeś o tych fragmentach, jak jeszcze przy ławce rezerwowej miałeś to tłumaczone, to wtedy docierało w ogóle cokolwiek do ciebie, czyli już byłeś za bardzo skupiony na tym, że zaraz będziesz na boisku? Trochę docierało, trochę nie. <gry> bo trener coś do mnie mówił, ja, mówię, ja tak patrzyłem, kurczę, nie wiem co zrobić, nie? on do mnie tam coś mówił, no ale słuchałem uważnie i. I to tylko... Tak, tak, bo to nie chodzi o to, że nie chciałeś słuchać, tak? tylko że już pewnie emocje w tobie buzowały, tak, że tak, tak wtedy nie do końca wszystko dociera. To było jedno doświadczenie. Drugie, kolejne, można powiedzieć, takie doświadczenie. Pięciodniowy obóz przygotowawczy w woli Chorzelowskiej, Twój pierwszy seniorski obóz. Na pewno było ciężko dla Ciebie jako młodego chłopaka, ale z drugiej strony, kapitalne doświadczenie i jeszcze bliższa taka możliwość poznania się już ze wszystkimi, prawda, szczególnie tymi starszymi kolegami. Tak, w woli Chorzelowskiej to był fajny obóz, bo to faktycznie poziom seniorski i tak dalej. Ale najbardziej wspominamy, to był trening mentalny. Kiedy właśnie po to był ten obóz, żebyśmy się spotkali wszyscy razem i porozmawiali. Były takie stacje, co każdy miał tam jakieś swoje dwie minuty, żeby mhm. poznać się bliżej. I to no, tak, na, tak najbardziej mnie zaskoczyło w tej, w akurat, bo to było fajne i można było zobaczyć mm, różne przeszłości chłopaków, że nie tylko ty masz problem, taki jak oni. Mhm. I też oni mają problem. I Więc też o tej bliższej relacji między sobą. No i właśnie, debiut w pierwszej drużynie na Wisłę Kraków, jednego z głównych kandydatów. Co sobie tak czułeś, już wiedząc, że będziesz wychodził w tej jedenastce? To już praktycznie dwa dni przed meczem. Spodziewałem się, że idę w pierwszym składzie. Wahu się mnie pyta, czy się nie stresuje. Nie. Ja mówię, no trochę się stresuję. Nie? To pierwszy skład na swoim stadionie, co też dużo osób było. Mm -hmm. 6 tysięcy podaj, było osób. Więc to było zaskoczenie, a też super doświadczenie, bo to na swoim boisku, jak się słyszy Stal w coś tam, to fajne uczucie, jest głośno, to wyjście z balonami, z dziećmi, super sprawa. Więc takie no Pierwsze otrzaskanie się z prawdziwym seniorskim futbolem, to domyślam się, że tak spełniałeś sobie po kolei te takie małe marzenia. Debiut w pierwszym składzie, no to teraz marzeniem jest pewnie zdobycie pierwszej bramki. Tak i czekam na to. I aby to było jak najszybciej, tak? Tak jest. A teraz sobie tak, może mniej o, o samej Stali w sobie, tak? Bardziej o tobie. Jakie masz marzenia związane z piłką nożną? Yy, marzenia. Yy, wydaje mi się, że chciałbym grać gdzieś wysoko. W sensie, w na przykład Hiszpania, Real Madrid. To jest mój ulubiony klub, yy. Yy, więc marzę mi się, żeby mieć w, w Hiszpanii taki dom. Po prostu swój i grać w tym klubie. Takie mam marzenie. Mhm, no Wziąć może... swoją rodzinę i po prostu siedzieć w Hiszpanii i grać w piłkę. Super. A powiedz mi, jak masz trochę wolnego, to non-stop oglądasz mecze, czy wtedy raczej piłka może dla ciebie nie istnieć? Dla mnie może nie istnieć. Ja nie oglądam meczy. Oglądam tylko swoje i swojego klubu, mhm. a reszty rzadko oglądam, ale jeśli trener wyśle jakąś analizę. Czy tego typu, no to oglądam chętnie. Czy tam zachowanie bramkarza, czy coś takiego. To... Ale tak dla przyjemności meczów nie oglądasz, tak? Jak gra Real, to oglądam jak gra Liverpool. Bo to są moje dwa ulubione kluby, mm. więc to śledzę, ale też highlighty różnych klubów też oglądam, bo mnie ciekawią bramki zdobyte. Ale nie jest tak, że żyjesz piłką non-stop? Nie, nie żyję. To, to co w wolnym czasie lubi robisz Szymek Salamon? salamon? Spędzam czas z dziewczyną. I to w dużej mierze, bo można powiedzieć, że troszeczkę mieszka u mnie. Mhm. Więc yy, gdzieś tam yy, też próbuję też sobie zagrać na komputerze, ale czasem, <laughs> czasem jest no skądś <laughs> grać, wiadomo. No i co, gotuję z dziewczyną, albo mhm. wychodzimy gdzieś, gdzieś na kręgle. Mhm. A gdzie widzisz siebie za powiedzmy 5 lat? Za 5 lat? <clears throat> Ciężko powiedzieć. Yy, ale chciałbym zabłysnąć gdzieś tak w Polsce i już się znaleźć gdzieś poza krajem, żeby gdzieś właśnie za granicą. Żeby kolejny tak. ten krok był, to już Liga Zagraniczna. I ostatnie pytanie, też tradycyjne. Dokończ, proszę, zdanie ze Stalą Rzeszów. Dojdziemy do Ekstraklasy. Dziękuję bardzo, Dziękuję Salamon był kolejnym gościem Młodej Stali. Dzięki.